Cześć, nazywam się Piotr Wojtczak, jestem pracownikiem pomocniczym mechanika i dziś opowiem Wam o swoim zawodzie. Warto wybrać zawód pracownika pomocniczego mechanika, ponieważ jest to ciekawa praca, która nie ogranicza nas terytorialnie i wiąże się z dość wysokim wynagrodzeniem. Z wykształceniem w tym kierunku łatwiej też znaleźć pracę w zawodach pokrewnych, takich jak pracownik pomocniczy ślusarza, technik mechanik czy elektromechanik. Na rynku pracy istnieje wiele firm, które oferują zatrudnienie pomocnikom mechanika. Są to oczywiście warsztaty samochodowe, autoryzowane serwisy samochodowe i stacje diagnostyczne, ale też fabryki zajmujące się montażem maszyn, samochodów, silników i motocykli. Swój zawód najbardziej cenię za możliwość poszerzania horyzontów zgodnych z moimi zainteresowaniami oraz za to, że mam możliwość obcowania z klientami, co daje mi ogromną satysfakcję. Mój standardowy dzień pracy polega na wykonywaniu prac pomocniczych związanych z obsługą i naprawą prostych elementów i urządzeń oraz diagnozowaniem pojazdów mechanicznych. Wykonuję też prace związane z utrzymaniem należytego porządku w miejscu pracy i na terenie zakładu. Dbam o narzędzia pracy, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz je konserwuję. Zanim zdecydujemy się na pracę w zawodzie pracownika pomocniczego mechanika, należy wziąć pod uwagę predyspozycje manualne i precyzję w wykonywaniu prac. Pracownik pomocniczy mechanika musi znać konstrukcję maszyn i potrafić je obsługiwać, interesować się tematyką i nowinkami technicznymi. Zawód ten wymaga ciągłego kształcenia, ponieważ z każdym rokiem jest on poszerzany o kolejne nowe elementy elektroniczne, techniczne i technologiczne. Pracownik pomocniczy mechanika to zawód pożądany na rynku pracy, ponieważ brakuje wykwalifikowanych pracowników. To zawód przyszłościowy. Technika i wszystko, co z nią związane, bardzo szybko się rozwija i zmienia, więc osoby posiadające umiejętności i kwalifikacje w tym kierunku zawsze znajdą pracę. Środowisko pracy pracownika pomocniczego mechanika niestety nie należy do najczystszych. To nie jest praca dla osób, które nie lubią się brudzić. Trzeba zaakceptować hałas panujący w hali, a pracę wykonuje się w pozycji wymuszonej, stojącej lub pochylonej. Cierpliwość, rozwój, skupienie. W tych trzech słowach opisałbym mój zawód. Wybrałem ten zawód, ponieważ jest przyszłościowy. Od dzieciństwa interesowałem się mechaniką i motoryzacją, a teraz spełnią się w moim wymarzonym miejscu pracy. Moja praca sprawia mi niesamowitą frajdę i napawa mnie dumą, gdy widzę sprawne, odjeżdżające auto, które pomagają naprawiać.